Hej kochani, witam Was bardzo, bardzo gorąco. Mam nadzieję, że macie się dobrze. Dziś przychodzę do Was z porównaniem dwóch palet. Pierwsza paleta to jest Makeup Revolution Pro HD i jest to tańszy zamiennik tej paletki, a mowa o palecie Morphe. Ja mam 35 OS, to są takie bardzo perłowe, ciepłe brązy. Natomiast ta Pro HD to jest paletka Direction, która no właśnie ma być tańszym odpowiednikiem. Czy jest odpowiednikiem? O tym dzisiaj się przekonamy. Razem przyjrzymy się obu tym paletom. Tak wyglądają te paletki. Jak widzicie, no kolorystyka jest bardzo zbliżona. Oczywiście ten makijaż, który dziś mam na sobie, wykreowałam obiema tymi paletami. Jedno oko jest zrobione paletką Mur, drugie oko jest zrobione paletą od Morphe. Ciekawa jestem, czy wiecie, czy już tak na pierwszy strzał jesteście w stanie ocenić, które oko jest które. Oczywiście o tym dowiecie się z tutorialu, tutorial będzie na samym końcu, natomiast wcześniej przyjrzymy się tym paletom, porównamy sobie ich wygląd, oczywiście też swatche. No i co, nie przedłużam, przeskakujemy już do samej recenzji. Osoby, które są tutaj po raz pierwszy, cześć, nazywam się Dominika i uwielbiam spać w skarpetkach. To taki nietypowy fakt z mojego życia, ale to jest coś, co przyszło mi do głowy czytając komentarze pod ostatnim moim filmem. Tam pokazywałam Wam swoje buble pielęgnacyjne, które kosmetyki, które kompletnie nie przypadły mi do gustu. No i padła tam taka propozycja, że powinnam balsam zużyć do stóp właśnie na noc, żeby odżywić stopy i ubrać skarpetki. Tak więc faktycznie to jest coś dla mnie, bo w zimą uwielbiam spać w skarpetkach i zawsze śpię, bo jestem istnym zimorodkiem. Dobra, nie przedłużamy, nie gadamy, przeskakujemy już do recenzji. Patrząc na obie te palety, pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, to jest rozmiar. Paleta Morphe jest nieco większa, paleta Makeup Revolution jest mniejsza. Oprócz tego Morphe jest bardziej matowe, taki plastik matowy, natomiast Pro HD jest bardzo taka śliska, błyszcząca, no i też łatwo brudząca, bo widać na niej strasznie wszelkie odciski palców. Po otwarciu pierwsza rzecz, która rzuca nam się w oczy, to jest fakt, że w Makeup Revolution mamy lusterko, duże lustro w palecie, no i też mamy folijkę z podpisanymi cieniami. Natomiast paleta Morphe jest bardziej taka skromna, no nie ma tutaj lusterka, nie ma tutaj nic, nie ma też nazwy cieni, jeśli chodzi o właśnie podpisy cieni, jak one się nazywają. Jeśli chodzi o same cienie, to w palecie Morphe te cienie są odrobinę większe, natomiast w Mur, no te cienie są o ciupinkę mniejsze, jeśli chodzi o rozmiar. Co do kolorystyki, bardzo jest zbliżona. Naprawdę ktoś zrobił dobrą robotę, bo cienie wyglądają na wręcz identyczne w opakowaniach. Do swatchy przejdziemy zaraz. No i faktycznie w obu tych paletach cienie są perłowe, bardzo takie błyszczące. Nie ma tutaj ani jednego cienia, który byłby matowy. Natomiast rzecz, o której chciałabym tutaj wspomnieć, to jest fakt, że formuła w obu tych paletach się różni. To znaczy, o co mi chodzi? Pomimo tego, że te cienie są perłowe tu i tu, to w palecie Morphe ta formuła tych perłowych cieni różni się między sobą. Są takie cienie, które są bardzo perłowe, są cienie, które są wręcz foliowe, są takie, mają taką folię i nawet ta formuła właśnie przypomina bardzo cienie foliowe, na przykład z Huda Beauty albo innych takich właśnie marek, które robią cienie foliowe. Bardzo jest zbliżona formuła. No i są też cienie, które bardziej są satynowe. Dalej są perłowe, ale bardziej bliżej im do satyn, czyli ta perła jest bardziej taka przygaszona i delikatna. Natomiast jeśli chodzi o paletę HD Makeup Revolution, tutaj są same tylko i wyłącznie perłowe cienie. Nie ma tutaj rozgraniczenia, jeśli chodzi o jakieś folie, czy na przykład bardziej cienie satynowe. Mam wrażenie, że wszystko to jest po prostu czysta perła i ta formuła jest tutaj jednolita. Kolejna dla mnie bardzo ważna rzecz, którą zaobserwowałam, robiąc dla Was swatche. W palecie Morphe wszystkie cienie są
są naprawdę bez wyjątku rewelacyjnie napigmentowane. Świetna pigmentacja, każdy jeden cień po prostu kipi pigmentem. Natomiast jeśli chodzi o Makeup Revolution, no tutaj jest znacznie gorzej, bo jeśli chodzi o te cienie, które są jasne, czyli z góry palety, one są dla mnie fatalne, jeśli chodzi o pigment. Wręcz prawie są niewidoczne, mają kiepską formułę, bardzo są sypkie, nie są tak kremowe jak te cienie w palecie Morphe. No i generalnie zauważyłam też, że przy swatchowaniu palcem robi się na nich taka skorupa. To jest po prostu rzecz, która dzieje się, tworzy się przy paletach, które dla mnie osobiście mają, gorsze są jakościowo po prostu. Natomiast ja wiele razy swatchowałam moją paletę Morphe, inne palety palcem, czy nie wiem, robiłam cokolwiek, nigdy na żadnych cieniach nie pojawiała mi się skorupa, wyjątkiem są cienie z AliExpress, no i te z Makeup Revolution, tak więc nie wiem, o co chodzi. Natomiast jeśli chodzi o te cienie, które są ciemniejsze, czyli z dołu palety, w mur są one naprawdę fajne i są o wiele lepsze właśnie od tych, które są jaśniejsze. Czyli ciemniejsze cienie dają rady, a te, które są jasne, no niestety dla mnie są i w dół kciuk. Jeśli chodzi o kolorystykę poszczególnych cieni względem siebie w obu tych paletach, muszę powiedzieć, że Makeup Revolution jest dobrym odpowiednikiem. Niektóre cienie są wręcz identyczne, co naprawdę bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło. Dosłownie idento. Niektóre cienie troszkę się od siebie różnią, gdzieś tam no delikatnie ta różnica jest widoczna. Natomiast jest kilka też cieni, które kompletnie do siebie nie pasują i w zasadzie no to są dwa różne kolory jak dla mnie. To będziecie też mogły zobaczyć na swatchach. No i są też cienie, które muszę przyznać, że w Makeup Revolution według mnie są lepsze niż w Morphe. Tych cieni nie ma wiele, może tak 3-4 cienie powiedziałabym, że są lepsze w mur i zamieniłabym je, szczerze mówiąc, i przełożyła je do paletki Morphe. Natomiast to tyle. Jeśli miałabym taką swoją opinię powiedzieć, która paleta jest lepsza, dla mnie zdecydowanie Morphe jest lepsza. Morphe wygrywa, ponieważ no więcej tych cieni jest fajniejszych i bardziej są zróżnicowane. No i też mają lepszą formułę i pigmentację. Natomiast jeśli szukacie tańszego odpowiednika Morphe, czy bardziej dostępnego, no to myślę, że Makeup Revolution jak najbardziej może uchodzić tutaj za dobry, tańszy odpowiednik. No i to tyle, jeśli chodzi o takie moje spostrzeżenia, jeśli chodzi o obie te palety. Teraz przejdźmy już do tutorialu i zobaczmy, jak te cienie radzą sobie w akcji. Ponieważ w obu tych paletach są tylko i wyłącznie perłowe cienie, a ja bardzo chcę przetestować tylko i wyłącznie te palety, żeby nie było żadnego przekłamania i żeby jak najbardziej można było zobaczyć pigment, jak on się rozkłada na oczach, no to zaryzykuję i użyję tylko i wyłącznie tych pereł tutaj. Zaczynamy od tego cienia tutaj, takiego bardzo ciemnego, najciemniejszego z palety. Z tej strony może, nie wiem, zrobimy Morphe, a z tej strony Makeup Revolution. I co robię? Zaczynam od załamania. Będę je chciała później odciąć korektorem, tak więc chcę, żeby było ono bardzo ciemne. Na taki precyzyjny pędzelek nabieram ten ciemny cień i zaznaczam to załamanie. Później będę je rozcierać. I teraz biorę pędzel do blendowania, no i zaczynam to sobą wszystko rozcierać. Wiem, że to jest grzech aplikować perłowy cień w załamanie, naprawdę. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Być może na końcu użyjemy, żeby rozetrzeć wszystko z sobą, bronzera z paletki Kat Von D, ale na razie chcę skupić się tylko i wyłącznie na cieniach, tak więc nakładam i rozcieram to wszystko. Teraz czyszczę pędzel, żeby był czyściutki oczywiście, całkiem wyzbywam się pigmentu. No i teraz przechodzę do Makeup Revolution i też wybieram najciemniejszy. No najciemniejszy wychodziłby w zasadzie ten tutaj cień. No i chyba będę musiała tak zrobić. Wezmę po prostu ten cień, bo on jest najciemniejszy. I tak samo nabieram precyzyjnym pędzelkiem i zaznaczam załamanie. Nie musi być dokładnie, bo i tak będę to wszystko z sobą rozcierać. No i przechodzę do pędzelka puchatego, którym wszystko z sobą rozcieram i oczywiście buduję, dokładam pigment tak, żeby efekt był podobny do drugiego oka.
Kolorystyka tych cieni trochę się różni, ale no niewiele. Ten jest bardziej ciepły, ten jest bardziej chłodny. Dobra, przechodzimy dalej. Teraz to, co chcę zrobić, znów czyszczę pędzle, oczywiście, żeby były czyściutkie i wklepuję w zewnętrzny kącik oka. Wybierzmy coś, co jest do siebie najbardziej zbliżone, że tak powiem, z tych dwóch palet, więc ten tutaj brązik. I z Make Up Revolution będę nakładać ten brąz tutaj. One są bardzo do siebie zbliżone, a są też na tyle ciemne, żeby fajnie mi tutaj ten kącik przyciemnić. Tak więc zaczynam od Morphe i wklepuję cień w sam zewnętrzny kącik. No i przechodzę do puchatego pędzelka i wszystko z sobą ładnie teraz rozcieram. I przechodzę do tego brązu, o którym Wam mówiłam i wklepuję z tej strony. Teraz przechodzę do korektora Paint Pot z MACa i to jest taki bardzo cielisty kolor i odcinam nim swoją powiekę. Twardy taki płaski pędzelek, bo takim najwygodniej. I najpierw może to oko. To samo robię z drugim okiem. Teraz, gdy powieki mam, że tak powiem, odcięte, przechodzę do jaśniutkiego koloru. Zastanawiam się, który by z tych palet tutaj wybrać. Ten cień jaśniutki z paletki Morphe i jego odpowiednik z palety HD. I ten sam pędzel, tylko czyszczę go z korektora. Najpierw nakładam Morphe z tej strony. Czyszczę pędzel i przechodzę teraz do tego cienia, o którym Wam mówiłam. Jak widać, intensywność nie jest taka sama tych cieni. Ten cień bardziej wygląda jak folia na oku, natomiast ten, no to taki bardzo zgaszony, perłowy odcień. Różnica spora. No i weźmy jeszcze może te odcienie Bordo. To tutaj Bordo i Bordo, jego odpowiednik z paletki Morphe. No i tutaj, żeby to ładnie z sobą połączyć, oczywiście podczyszczonym pędzlem wklepuję. I automatycznie też rozcieram. No i to samo czystym pędzelkiem. Z tym Bordo z Make Up Revolution. Trochę tylko tego koloru, bo ja nie chcę, żeby to był mocny kolor. Ja chcę tylko, żeby było takie delikatne przejście i taki delikatny akcent. Z tej strony, gdzie jest Make Up Revolution, nie wiem, czy to widać, czy nie, ale trochę mi się osypało. No i teraz mogę przejść na dół powieki i dół zrobię, wrócę do tych ciemnych brązów. Więc najpierw sobie zaznaczę z tej strony, gdzie jest Morphe. No i teraz przechodzę, czyszczę pędzel oczywiście i do Make Up Revolution. Nałożę sobie jeszcze tutaj wewnętrzny kącik tej zieleni. To jest pigment Gouache. Apple Gem, tak się nazywa. Troszkę sobie go tutaj nałożę w wewnętrzny kącik na dolnej powiece. Do tego użyję bazy z Too Faced i najpierw baza i pigment. Oczywiście przechodzę też do najjaśniejszych kolorów i chcę jeszcze zaaplikować w wewnętrzny kącik, żeby go rozświetlić. I czystym pędzlem tutaj z Make Up Revolution. Słabiutki. Na tą część oka, która jest jaśniejsza w kąciku, chcę nałożyć brokat, taki biały, bardzo, on jest taki bardzo subtelny, tak więc nie będzie nachalny, nie zniszczy całego efektu. Trochę na bazę, oczywiście najpierw bazę. I teraz ten brokat. Ach, nie powiedziałam Wam, co to jest za brokat. Co to jest za brokat? To jest, słuchajcie, jakiś brokat chyba z AliExpress.
Nie mam zielonego pojęcia, ale chyba tak. Ten brokat, widzicie, jest bardzo taki jakby przejrzysty. Ciągle jeszcze widać cienie, które są pod nim. On nie zmienia koloru, tak więc... Jest bardzo taki subtelny, ale daje fajny blask. Dobra, słuchajcie, teraz dajcie mi wykończyć makijaż, zaaplikuję sztuczne rzęsy, zrobię kreskę eyelinerem, wrócę do Was z moimi przemyśleniami co do tych dwóch palet. I tak prezentuje się wykończony makijaż. Oko Makeup Revolution HD, oko paletka Morphe. No i muszę Wam powiedzieć tak. Zrobiłam zdjęcie, żeby zobaczyć, jak ten makijaż się prezentuje też na zdjęciu. Możecie zobaczyć, wkleję Wam to zdjęcie. No i nie widać jakiejś większej różnicy, jeśli chodzi o cienie na oczach. Też bardzo sceptycznie podchodziłam do tego makijażu, jak go zaczęłam tworzyć, bo miałam wrażenie, że Makeup Revolution, no ta paleta, ta pigmentacja nie jest zbyt dobra i że generalnie będzie duża różnica. Nie, jakoś to wyszło. Jakoś to wygląda. Jeśli chodzi o samą pracę tymi cieniami, no to muszę powiedzieć, że Morphe lepiej mi się pracowało. Z tego względu, że ten pigment był mocniejszy, więc mniej razy po prostu musiałam maczać pędzel w cieniu. No tutaj troszeczkę bardziej się namęczyłam, żeby po prostu dokładać i budować pigmentację. Jeśli chodzi o same łączenie się cieni, jak one się po prostu blendują same z sobą, bez zarzutu obie palety dla mnie, no nie było tutaj jakiegoś większego problemu. Jeśli chodzi natomiast o intensywność cieni na zasadzie koloru, który jest w palecie, a który później przekłada się na oko, to zdecydowanie Morphe no ma lepszą po prostu tą pigmentację, lepiej te cienie są nasycone i dlatego no, nie trzeba ich dokładać tak jak tutaj, bo no, tutaj to przejście pigmentu na oko było słabsze. Cała reszta w porządku, bez zastrzeżeń, jeśli chodzi też o kolorystykę, bardzo do siebie zbliżona, tak więc na plus. No i to wszystko, co dziś dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że ten film okazał się dla Was pomocny. Jeśli tak, zostawiajcie, proszę, kciuk w górę. Oczywiście osoby, które jeszcze nie subskrybują mojego kanału, słuchajcie, zostawiajcie suba, żeby być na bieżąco, nie przegapić żadnego z moich filmów. Ściskam Was bardzo, bardzo mocno. Piszcie proszę też, czy macie którąś z palet Pro HD. Bardzo jestem ciekawa, jak inne te palety się sprawdzają. No jeśli chodzi o mnie, to ja zdecydowanie wolę Morphe, bo no, dla mnie jest to po prostu lepsza jakość cieni i pigmentu. Natomiast ta paleta sama w sobie nie jest zła i generalnie jeśli szukacie jakiejś palety, która byłaby zbliżona do na przykład Morphe, a nie chcecie koniecznie wydawać 100 czy ponad 100 zł, to możecie zainwestować w tą, ta jest troszkę tańsza i myślę, też będziecie z niej zadowolone. Tak więc to tyle. Ściskam Was bardzo mocno i do zobaczenia niebawem.